Witam wszystkich. Niedziela, 16 lipiec 2017 rok. Odcinek rzeki Odra, na którym w dniu dzisiejszym koło numer 45 Racibórz Miasto organizuje spławikowe zawody wędkarskie o Puchar Starosty Raciborskiego. Odcinek rzeki, na którym znajdujemy się o średniej głębokości nie przekręczającej 1,5 metra, o uciągu około 20 gram. Gatunki ryb, które występują, można określić wszystkie. Na dowód tego jest złapany przez kolegę Sebastiana na jednych z zawodów w maju pstrąg potokowy. A jak będzie dzisiaj, zobaczymy. Na pewno bonusami będą ładne leszcze, miarowe klenie, jazie, no i brzany. Ale zobaczymy. Udajemy się w tej chwili na miejsce zbiórki, gdzie sędzia dzisiejszych zawodów przedstawi regulamin oraz godzinę startu w dzisiejszych zawodach. Życzymy wszystkim powodzenia. Na godzinę 13:15. Myślę, do tego czasu wyrobimy się z wrażeniem. Sędzią dzisiejszych zawodów jest kolega Adam Droszcz. Pomagać mu będzie kolega Mariusz Olszak, który dojedzie ciut później. Ja omówię wszystkie zasady, znaczy może nie wszystkie zasady, ale to są najważniejsze trzy zawody. Jest zgłoszonych 25 zawodników, jest przygotowanych 30 stanowisk. Z racji tego, że te stanowiska tutaj już są takie, może nie spalone, ale od 1 do 5 wykluczymy, bo tu jest hałas, teraz będą ruszać samochody, także losujemy stanowisko od numeru 6 do numeru 30. Na wstępie, dopowiem tam kolegów z koła 46 od SG Karda i Polska SA oraz 109 Krzyżanowice, Kuźnia Raciborska. Jak zwykle wycofała się, jak usłyszała, zawodnica na rzece Odrze. Nie przysłali żadnych swoich przedstawicieli, zawodników, także. Wróćmy do zasad organizacyjnych. Numerki, tak jak mówię, od 6 do 30. Wszystkim czekamy tylko na dwóch zawodników. Jednego z koła Racibórz Miasto, jednego z koła 109 Krzyżanowice. Są to Kim Bürklerów. Powinien się pojawić za moment. Niemniej jednak przystąpimy zaraz po odprawie do losowania. Siadamy na... Stanowiska są wykoszone, siadamy na numerach, ale na tych miejscach wykoszonych odległości są mniej więcej około 10 metrów. Zwracam uwagę na to, że i sędziemu też jakby doszło do jakichś kwestii spornych czy coś takiego, czy gdyby spalone wchodzą na stanowisko zawodnika, wiadoma rzecz, że te ryby natychmiast wracają do wody, nie mogą być wrzucone do siatki. Chodzi tutaj o ściągnięcie zestawu. Przypominam również dla tych, którzy, a sporo ludzi, którzy zawodników, którzy będą łowić na tak zwanego stopa, że tylko 10% zamówienia głównego może spoczywać na dnie. Co jeszcze? No, życzę wszystkim sukcesów. 4 godziny, która zaczynamy od 8:00, czyli 7:50 będzie pierwszy sygnał donęcenia tego głównego. O godzinie 8:00 kończymy nęcenie i rozpoczynamy wędkowanie. To będzie drugi sygnał, trzeci sygnał to będzie do 11:00 końce zawodów i 12:00 zakończenie zawodów. 45 minut do 50 daniemy sędziom na zważenie tej obfitej ilości, którą zamierzamy tutaj złowić. I gdzieś około godziny 13:15 odprawa, ogłoszenie wyników, wręczenie nagród. Mamy dzisiaj 6 nagród plus puchar. To Wydział Promocji i Rozwoju Starostwa. Pula nagród to jest 900 zł, także życzę wszystkim jeszcze raz sukcesu. Czy są pytania?
ja tylko w takiej kwestii no, dżentelmeńskiej. Zwracajmy na siebie uwagę obok siebie, nie paulujmy. Przypominam, że w czasie zawodu nie można zrobić tylko zmiatając do wiaderka czy dno wiaderka, poza oczywiście procami, które do tego są przystosowane. Wszystkie kule mają być wlepione jedną ręką. To by było na tyle. Nie używam żywców, próbków i takich wynalazków. Pytania? Ktoś ma dużą rękę, to dużo kule. Proponuję, czyli ty. Kto tu jest najmłodszy dzisiaj? Ja nie, ja mam malutko. Benek.